Jest wiele milionów twórców na świecie. Jestem jedną z twórczyń. To rozumienie twórcy w prawie autorskim jest dosyć liberalne. Jakby się okazało, że istnieje coś takiego jak prawo autorskie i może mnie dotyczyć. Dama z łasiczką. Dama z łasiczką to jest jakiś koszmar. To jest taka sprawa, która wraca jak bumerang w kolejnych różnych absurdalnych odsłonach. Ramy tego, w jaki sposób można korzystać z cudzych utworów autorskich w obecnej sytuacji, są dość jasne. Twórcy grają w loterię, większość z nich przegrywa. W zakładzie pewnego fryzjera grało radio. Sąd rozważał różne takie okoliczności, jak to, czy ten odbiornik jest w ogóle słyszalny. Ministerstwo zaczęło się plątać w zeznaniach, że się okazało, że nie prawa autorskie, tylko prawo do wykorzystania wizerunku. Jakiego wizerunku? Nikt nie ściga licealistki za to, że dorobiła wąsy do jakiegoś zdjęcia. To wszystko powinno być dozwolone. Nie ma pieniędzy, nie ma się czym dzielić. To nie jest tak, że, nie wiem, że wszystko wolno i że miksujemy wszystko jak leci. Pozwijcie nas, proszę, pozwijcie nas, bo my, w przeciwieństwie do innych, mamy dobrych prawników, mamy naprawdę dobrych prawników od prawa autorskiego. Pozwijcie nas. No nie pozwoli nas. Dyskusja o prawie autorskim to jest trochę ostatnio takie przeciąganie liny, a gdzieś tracimy z pola widzenia pytanie, jak uwzględnić te wszystkie partykularne interesy, tak żeby całe społeczeństwo było lepsze. Wyrażam zgodę na... wykorzystanie mojego wizerunku. W filmie o prawie autorskim. Film ten będzie opublikowany na wolnej licencji, co oznacza, że możecie robić z nim absolutnie wszystko.